Witajcie, witajcie. Aktualizacja postępu prac. Co my tu mamy? Zobaczcie, prądy już są. Tu mamy 230, wszystko działa. Tak jest. Tu mamy siłę. Idzie tutaj. Wszystko jest puszczone takim przewodem przedłużaczowym. Po prostu miałem bardzo dużo przedłużacza czterożyłowego, bardzo gruby, fajny, porządny. Bardzo dużo miałem tego przedłużacza i stwierdziłem, że będę z niego ciągnął, gdyż ja nie potrzebuję tyle przedłużacza, więc stwierdziłem, że po prostu nim pociągnę instalację siłową. Tutaj mam go jeszcze, więc prawdopodobnie jeszcze będę ciągnął dalej. No. Tu mamy wyciągnięte na światło. Tu będzie światło. Także tam jest kosteczka, tak na szybkiego. No i na szybkiego tego halogena przyczepiłem, żeby mieć po prostu tutaj jaśniej. Dużo lepiej się pracuje po prostu. To wszystko, to światło i to światło jest na jednym, że tak powiem, kontakcie, jednym włączniku. To jest włącznik. No to jest tymczasowy włącznik, bo tu będzie włącznik. On był tu, no ale musiałem to wszystko wyciągnąć, bo żeby dowiedzieć się po pierwsze, co w tym kontakcie jest, jakie to są kable, i wymontowany jest również po to, że będzie stawiana tutaj ścianka po prostu. Dalej, zmierzając śladem instalacji, mamy tu puszkę, z której będzie można w razie czego sobie wyjechać siłą w tamtą stronę. No i tutaj mamy kolejną puszkę. Tu jest ogólnie trochę za dużo tych kabli, będzie mniej. Z tego względu jest ich dużo, bo nie chcę na tą chwilę przerabiać instalacji w tamtym kierunku, więc to po prostu tam jest takie zgnieżdżenie tych kabli. Aczkolwiek potem już to wygląda lepiej, idzie mniej tych kabli. Właściwie tylko dwa idą tam. Mamy to światło i tam światło. Znaczy to jest próbówka wsadzona do kontaktu. Tam są dwa kontakty po to, aby podłączyć listwy LED czy tam jakieś inne tam gadżety, które potrzebują po prostu zasilacze swoje, żeby przerobić 230 na tam optymalne napięcie. I to się wszystko, to i to włącza się wejściowym, tak? Czyli wchodzimy, no to się zaświeca i to się zaświeca. Oczywiście tej lampy tu nie będzie, bo tu będzie, tu będą dwie świetlówki, takie 120 przynajmniej, więc to znika, nie? Deski przytwierdzone do szyn od spodu, co mi ułatwia i będzie ułatwiało cokolwiek przyczepienie do sufitu, ponieważ mamy tutaj sklepienie łukowe i no, z przyczepieniem czegoś do sufitu nie, to nie jest takie zbyt proste. Oczywiście tutaj odrdzewiłem, w sensie oczyściłem tą całą trawerzę do momentu, gdzie tu potrzebuję, aczkolwiek ja to zrobię, tylko po całym remoncie dokończę, tam dojadę, wyczyszczę to. Naprawdę efekt jest super, bo no można powiedzieć, że jest prawie, że no gładkie, no mógłbym tam ciągnąć praktycznie do metalu, no ale po co w sumie. Dla porównania tu mamy, no tak, tu trochę wyczyściłem, no ogólnie o odchodzi płatami odchodzi, także no mamy tutaj trawerzę wyczyszczoną, pomalowaną Hammerite'em, czyli takim na rdze. Oczywiście wcześniej wyczyszczony, odtłuszczony w sensie. I idziemy z siłą. Dalej siła, ona w ogóle tu wchodzi. Tu wchodzi z tamtego pomieszczenia obok i z domu. Bo przechodzi przez dom, takie małe pomieszczenie i przechodzi tu. To będzie widać jeszcze później. Idzie tu do gniazdka, no i idzie se w tamtym kierunku, nie? No, a tu mamy 230, które wychodzi z tego, stąd, to, czyli to jest na tak jakby osobnym obwodzie. No i cztery gniazdka. I oprócz tego jeszcze z tej puszki wychodzi tu
i idzie tutaj. Kolejny mamy 230, więc będziemy mieli powiedzmy na środku pomieszczenia kolejny punkt, kolejne gniazdo, źródło prądu. To wszystko jest oczywiście przemyślane przyszłościowo. Ten panel nie, ten drewniany panel nie jest bez przyczyny taki duży, gdyż tu pójdzie jeszcze w przyszłości instalacja pneumatyczna. Tutaj i tu będzie naolejacz i ten separator. Także to jest pomyślane, że jeszcze tutaj będzie. No i tu pewnie jakiś licznik kiedyś może, nie wiem, żeby to sterować tymi układami, bo się może przydało, więc już pociągłem od góry do dołu. Stwierdziłem, a co tam. Podobnie jak i tutaj, nie? Tu będzie leciała rurka. Pójdzie tu, no i tutaj. Naolejacz i to drugie. No i to nam daje, że mamy po prostu, można powiedzieć, że źródło sprężonego powietrza w ścianie, tak? Prąd, tak samo mamy sprężone powietrze, powiedzmy jak w szpitalu, też mają w ścianie, po prostu podłącza się przewodem i mamy powietrze sprężone. Można malować, tam przedmuchiwać, no i robić wszystkie inne rzeczy, pompować, wiadomo. No, także elektryczność jest zrobiona. Mam to wszystko już opanowane. Wszystko właściwie tylko wieszać oczywiście osprzęt, ale to będzie już na końcu, jak już się tak nie będzie kurzyć tutaj. I zabieramy się w tej chwili za ściankę. Także etap drugi, stawiamy tutaj ściankę z OSB, z ład, konstrukcja z ład i z desek. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Myślę, że uwinę się, nie wiem, w półtorej tygodnia. Oczywiście po pracy, gdzieś tam w wolnej chwili. Nie śpieszy się. Zejdzie dwa, to i zejdzie dwa. Nie? Trzymajcie się. Do następnego. Hej.